Wyznacz asymptoty poziome wykresu funkcji f o równaniu 5x do potęgi czwartej minus x kwadrat plus 1 przez x do czwartej plus 1. Aby wyznaczyć asymptoty poziome, badamy, w jaki sposób funkcja zachowuje się w plus nieskończoności oraz w minus nieskończoności. Wyznaczymy więc granicę przy x zmierzającym do nieskończoności, a następnie przy x zmierzającym do minus nieskończoności z naszej funkcji f. Nasze x zmierzają do nieskończoności. Aby obliczyć granicę, będziemy zarówno licznik, jak i mianownik dzielić przez x w najwyższej potędze z mianownika, czyli w naszym wypadku jest to x do potęgi czwartej. Dostaniemy więc granica przy x zmierzającym do nieskończoności. Każdy z elementów w liczniku dzielimy przez x do czwartej, czyli mamy 5x do czwartej przez x do czwartej. Odjąć x do drugiej przez x do czwartej i plus 1 przez x do czwartej. Ponieważ każde z wyrażeń z licznika podzieliliśmy przez x do czwartej, również musimy każde z wyrażeń z mianownika podzielić przez x do czwartej plus 1 przez x do czwartej. Skróćmy te ułamki. Dostaniemy limes przy x zmierzającym do nieskończoności. Z pierwszego ułamka dostaniemy 5. Z drugiego po skróceniu u góry zostanie 1, na dole x kwadrat. Trzeci zostaje bez zmian. W mianowniku z pierwszego ułamka dostaniemy 1. Drugi zostaje bez zmian. Nasze x zmierzają do nieskończoności, czyli oczywiście pierwsza liczba będzie zmierzała do piątki, drugi ułamek będzie nam zmierzał do zera. Mamy malutką jedynkę dzieloną przez coś, co zmierza do nieskończoności, więc całość zmierza do zera. Trzeci ułamek również do zera. Jedynka zmierza do jedynki. I to wyrażenie również zmierza nam do zera. W liczniku zostaje więc nam 5, odjąć 0, dodać 0, zostaje 5. W mianowniku 1 dodać 0, zostaje 1, czyli mamy 5. Oznacza to, że jeżeli argumenty funkcji zbliżają się do plus nieskończoności, wartości tej funkcji zbliżają się do 5. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli granica będzie przy x zmierzających do minus nieskończoności z naszej funkcji, to dostaniemy dokładnie ten sam wynik. Tu również dostaniemy 5. W ten sposób otrzymaliśmy równanie asymptoty poziomej zarówno w plus nieskończoności, jak i w minus nieskończoności. Równanie tej asymptoty to jest y równa się 5.